dwie istotne organizacje polskich przedsiębiorców, Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Krajowa Izba Gospodarcza, podpisały umowę o zacieśnieniu współpracy, o tym, że wzajemnie wymieniamy się członkostwem oraz powołujemy wspólne grupy ekspertów, albowiem właśnie jakość ekspertyzy gospodarczej naszym zdaniem jest najważniejsza w procesie legislacyjnym. Decydenci polityczni, gospodarczy muszą wiedzieć, jakie podejmowane przez nich decyzje wywołują skutki, czym to się wiąże dla przedsiębiorców, dla gospodarki. To jest po pierwsze. A po drugie, wspólnie żeśmy określili 10 obszarów, od których zaczynamy naszą ściślejszą współpracę, a na czele tego wszystkiego jest wspólna walka o zmniejszenie chaosu legislacyjnego oraz bałaganu, który uniemożliwia wręcz teraz prowadzenie racjonalnej działalności gospodarczej. Jest strasznie dużo wyjątków od kluczowych regulacji. Mam na myśli regulacje podatkowe, mam na myśli regulacje ubezpieczeniowe. Te wyjątki, ten bałagan rząd próbuje łatać, przechodząc na sterowanie ręczne. No, w takim kraju jak Polska, czyli o dużym potencjale, to się nigdy nie uda. Zresztą poprzedni system na tym zbankrutował. Stąd mamy nadzieję, że ścisła współpraca między Federacją Przedsiębiorców oraz Krajową Izbą Gospodarczą wniesie pewną nową jakość do dbania o interesy przedsiębiorców. Tak się składa, że mamy wspólne myślenie w wielu obszarach, uzupełniamy się w merytoryce w poszczególnych obszarach, stąd spodziewamy się tej nowej jakości, o której przed chwilą mówiłem.